Dobry wieczór, witam na konferencji prasowej po meczu Mikołajca Katowice Odra Opole. Spotkanie zakończyło się zwycięstwem gości 3-1. Z nami jest już trener Piotr Plewnia oraz kapitan Odry Mateusz Kamiński. Jako pierwszego komentarz poproszę trenera. Dobry wieczór. Trudno się nie cieszyć z wyniku, z przebiegu spotkania. Myślę, że zagraliśmy bardzo konsekwentny mecz. Cały czas się z tym bijemy. Oczywiście cały czas trenujemy to, żeby grać ładniej w piłkę, ale ładniej i skuteczniej nie zawsze to idzie w parze. A myślę, że to jest dzisiaj naszą mocną mocą. Wielką mocą praca w kolektywie, w drużynie i dzisiaj to pokazaliśmy. Tak naprawdę nie pozwoliliśmy GKS-owi na zbyt wiele dzisiaj. Chcemy się rozwijać, ale piłka nożna wbrew pozorom. Wielu myśli, że to wystarczy tylko kopnąć piłkę w przód lub w tył i z tego się robią piękne akcje. To nie, to jest wielka praca i my nad tym pracujemy. Dzisiaj może ten styl jeszcze nie do końca jest taki, jak trzeba, ale tak jak powiedziałem, pracujemy nad tym, a 3 bramki strzelone bardzo cieszą, konsekwencja w grze bardzo cieszy, wybieganie meczu bardzo cieszy. No mówię, dużo, dużo superlatywów. Z każdym meczem chcemy pracować na to, żeby było jeszcze lepiej, ale cieszymy się z tego, co mamy i mówię, wielkie gratulacje dla zespołu za konsekwencję i tak naprawdę musimy szybko zapomnieć o tym meczu, bo za chwilę, tak naprawdę w przyszłym tygodniu czekamy na GKS Tychy. Dziękuję serdecznie. Dziękuję trenerze. O kilka słów poproszę także kapitana. Witam, dobry wieczór. Myślę, że trener dobrze podsumował to spotkanie. To jest zasłużone zwycięstwo na trudnym terenie. Wiedzieliśmy, że GKS jest bardzo, bardzo mocną drużyną, doświadczoną. Ma naprawdę kilku bardzo doświadczonych zawodników. Byliśmy gotowi, że będą chcieli na nas ruszyć. Uprościliśmy środki w tym meczu i to przyniosło skutek. Tą prostszą grą zdobyliśmy 3 punkty, 3 bramki. Bardzo się cieszymy z tego wyniku, ale to już jest historia. Teraz odpoczywamy i za tydzień kolejny mecz z GKS-em Tychy. Cześć konferencji, są z nami ten Rafał Kural oraz kapitan GKS-u Arkadiusz Jędryk. Jako pierwszego komentarz poproszę trenera. Tak, na pewno towarzyszy mi burza myśli i nie są to myśli tylko i wyłącznie takie pozytywne, bo wiele też takich na pewno trudnych, ale wynikających z takiej frustracji, która niestety się wydarzyła. Graliśmy 3 mecze u siebie, przegraliśmy te 3 spotkania i to na pewno nam będzie bardzo ciążyć, a kwestia, wiadomo, mentalna jest bardzo zawsze istotna również dla zespołu. My w walce utrzymanie mamy jeszcze zespoły, które mają na pewno trudniejszą sytuację w tabeli, ale musimy sobie zdawać sprawę, że ich morale jest wyższe. Nasze dzisiaj upadło na pewno na kolana, nasze dzisiaj upadło na pewno do błota i sztuką jest o tym, w jakiś sposób zapomnieć, oczywiście trenując, oczywiście bardzo ciężko pracując, a przygotować się do następnych spotkań. Walka o utrzymanie rozgorzała na całego i musimy sobie po prostu zdać z tego sprawę. Ale faktem jest, że trzeba powiedzieć śmiało, że w tej walce bardzo żeśmy pomogli, bo w tak banalny sposób, jak my tracimy bramki, to dlatego mówię, że tych myśli, tych słów jest tak wiele, że w tym momencie proponuję zakończyć. Także dziękuję. Ciężko coś sensownego powiedzieć, tak jak trener wspomniał, po 3 porażkach u siebie i po tylu straconych bramkach, dlatego też budzą we mnie emocje i nie chciałbym za dużo tutaj powiedzieć, dlatego pozostawię to bez komentarza. My musimy sobie załatwić ten temat w szatni i to my sobie musimy dać impuls i po prostu zacząć ciężej, jeszcze ciężej trenować, żeby z tego wyjść. Dziękuję. To znaczy, nie chcę z tego oceniać tak całkowicie na gorąco i jednoznacznie powiedzieć, co teraz wprowadzimy, jakie wprowadzimy rzeczy i tak dalej, bo to też nie jest takie proste. Trzeba rzetelnie do tego momentu usiąść, przeanalizować go, wyciągnąć wnioski. To nie jest tak, że ta drużyna sobie nie radzi i nie potrafi w tej lidze funkcjonować. Ta drużyna potrafi z każdą drużyną, wydaje mi się, w tej lidze nawiązać równorzędną walkę i często wygrać. Niestety piłka ma również to do siebie, że sprawiedliwości jest tam bardzo mało i niekiedy ona się po prostu oddala. Cóż z tego, że my dzisiaj na pewno w okolicach, nie wiem, 65-70% utrzymywaliśmy się przy piłce, skoro solą są bramki, wykorzystane sytuacje, bo przecież takie mieliśmy przez sytuację nawet 0-0. Także o sprawiedliwość niekiedy jest ciężko, a wynik obnaża i wynik niestety torpeduje. Także
Także nie mówmy, że to było najsłabsze w tym sezonie, bo w tamtym przed chwilą było lepsze, a inne, a i tak dalej. Jest, liczy się fakt i to są najważniejsze sprawy. Musimy liczyć po prostu z faktami, które są i o faktach rozmawiać i z drużyną po prostu będziemy realizować plan naprawczy w stosunku do tego, co się stało pod naszą bramką, bo jak przeanalizuję te bramki ostatnio stracone u siebie w tych meczach, no to tam naprawdę dochodzi do sytuacji kuriozalnych, a takie wykluczać jest ciężko, bo niekiedy nie ma na to sposobu. To jest to, o czym my musimy rozmawiać w szatni. Bardzo dobrze pan to ujął i dobrze pan to zauważył. Z taką materiałem problemu musimy sobie poradzić. To są indywidualne sprawy, bardzo trudne, bo niekiedy wynikające również z poddenerwowania zawodników czy z różnych innych rzeczy. No, weryfikuje ta liga bardzo mocno, bo ma po prostu wysoki poziom i trzeba sobie po prostu z takimi rzeczami radzić. No, stały się takie historie, które po prostu nie dały nam ani jednego punktu i to jest wtedy, trzeba powiedzieć, no niestety sprawiedliwie, bo jak się takie błędy popełnia, a rywal jeszcze potrafi je wykorzystać, no to c'est la vie. To znaczy w tym momencie o pozytywy zawsze będzie ciężko, bo liczy się dzień dzisiejszy. Jeżeli byśmy wycięli te trzy mecze i mówili w tamtym momencie, wszystko szło w dobrym kierunku i pozytywnie można było na to patrzeć. No niestety, piłka jest dynamiczna, kolejka goni kolejkę, mecz goni mecz i trzeba umieć ustabilizować formę, dyspozycję. Nie będziemy mieli Filipa Szymczaka w przyszłym sezonie, okej, ja się zgodzę, ale wydaje mi się, że wszyscy musimy, zawodnicy również, pracować na to, żeby po prostu w klubie się utrzymać i robić dalszy progres. To nie jest znowu coś takiego, że tu nic nie jest wypracowane, że jest czarna dziura i teraz można powiedzieć, och, trzeba będzie wszystko zaczynać od nowa. Nie, nic, znaleźliśmy się w takim, a nie innym momencie. Trzeba, jak to w sporcie, sobie z takim, a nie innym momentem poradzić, wstać z tych kolan, po prostu powiedzieć sobie, no, stało się, to jest piłka, to jest rywalizacja sportowa. Ten sezon, wiadomo, miał nas weryfikować, dążymy do realizacji celu numer jeden. Trudna, ciężka robota. Musimy pracować, musimy dalej sobie zdawać z tego sprawę, że nie jesteśmy doskonali, a o indywidualnych błędach, jak żeśmy powiedzieli, to na pewno trudny element i zawodnicy tutaj na pewno dużo mają w kwestii mentalnej, bo wydaje mi się, że tutaj mogą dużo uratować, jeśli chodzi o eliminację nawet takich rzeczy. To są też momenty, że przecież jest, też nie grał nikt taki, który byśmy powiedzieli, o, trener wyciągnął kogoś z kapelusza i powie, no, skąd ten chłopak. No, kwestia treningu, obserwacji, znania zawodników od podszewki, a mecze co trzy dni, intensywność dość duża, skłoniły mnie do takiej refleksji, że mamy Marko Rogienicza, który może zacząć na górze, że możemy zacząć po prostu w takim ustawieniu również, żeby na ławce rezerwowych zaczął Błądzik, który zawsze nam może w tym momencie wejść i pomóc. Adrian też jeszcze trochę odczuwał trudy ostatniego meczu. Także nic innego, jak tylko nie jakieś wielkie, ale przecież najnormalniejsze w świecie rotacje w składzie, to nie było wymiana 10 czy 8 ludzi, ale kwestia korzystania z kadry. A wy... Tak jest. Ja chyba jako trener chyba nie mam prawa być rozczarowany. Co tutaj mówić, że ja mam być rozczarowany? Ja nie jestem żadną primadonną, która będzie rozczarowana i będzie nadąsana i mówiła, że jeden czy drugi popełniają błędy indywidualne. Co to za materiał? Do widzenia. Ja tutaj absolutnie nie widzę możliwości. To nie jestem ja. Ja jestem po prostu zły. Jestem po prostu zły, bardzo zły, a mam nadzieję, a wiele razy już mi w życiu moja złość pomogła, że po prostu wyjdziemy z tego obronną ręką. Ja nie jestem rozczarowany, absolutnie. Rozczarowany to, to, to,
to ja byłem kiedyś w szkole, jak się nauczyłem, dostałem klasówkę, z klasówki jedynkę, to ja wtedy byłem rozczarowany. Teraz jestem po prostu zły, maksymalnie zły, wkurzony i wiem, że siedzi we mnie ogromna chęć udowodnienia już jutro, już za chwilę po prostu tego, że my tacy słabi nie jesteśmy. Ja znam swój zespół i po prostu tylko to mnie wkurza, że w tych trzech meczach daliśmy tak ciała, bo w Katowicach to jest akurat nie dla sportu fajny czas. Pandemia nam trochę pokazała, że i po bezpubliczności sobie trochę grać trzeba, a kibiców to mówię, ja też nie jestem, że przepraszam i spadam ściskam głowę nisko, ale rzeczywiście dzisiaj na pewno kibice mieli prawo być na boisku też wkurzeni, bo przecież jak drużyna u siebie przegrywa 0-3, no to nie po to się przychodzi na mecz, żeby klaskać. Na pewno by nam dużo pomagali w tym momencie trudnym, ale na pewno też trochę złości by było. No trochę nas to też uderzyło rzeczywiście, ale to o tej kadrze żeśmy już mówili, po to jest szeroka, żeby umieć zastąpić. Grzesiek Rogala, mam nadzieję, że już niedługo wróci, chociaż to był problem mięśniowy, także trzeba go zdiagnozować po tym okresie leczenia tygodniowym i to się odbędzie w tym tygodniu, we wtorek i w środę. Mecz mamy dopiero we wtorek przyszły, także trochę czasu jest do tego, że Grzesiek by mógł wrócić. A Oskar Rybka, ostatnie dni dolegliwość znowu z plecami, taka, która po prostu była też w okresie przygotowawczym, trochę to wróciło, musieliśmy dać odpocząć, zobaczymy jak to będzie od początku tygodnia. No, dlatego powiedziałem, że to jest fajny czas dla sportu w Katowicach, bo rzeczywiście hokeiści zrobili coś wspaniałego. Myśmy już i gratulowali i oni doskonale wiedzą, że im gratulujemy. Trzymaliśmy na trybunach kciuki, rozwalili ten finał tak jak należy, w taki sposób męski. Mamy od kogo brać przykład. Mam nadzieję, że moi zawodnicy również w szatni między sobą powiedzą sobie troszkę takich dosadnych słów i wiem, że mam tam dużo bardzo fajnych, wartościowych chłopaków. I po prostu pociągniemy to i staniemy na nogi. No, trudny moment, ale trzeba sobie z nim poradzić. O Polski Związek Piłki Nożnej i te rozgrywki, wiadomo teraz, kiedy każdy mecz jest bezpośrednio, ustawił nam trochę te święta w taki sposób, że o tych świętach w tym roku no, trzeba trochę zapomnieć.